Dlaczego wybrałam moją rodzinę, by się w niej urodzić? Wejście w życie cielesne jest trochę jak planowanie misji NASA na Międzynarodową Stację Kosmiczną, choć jest o wiele bardziej złożone. Wolna wola oznacza, że mamy tak naprawdę bardzo ograniczoną kontrolę nad tym, jak potoczą się nasze sprawy. Oprócz tego nasza potrzeba skupienia się na życiu wcielonym, a więc to chwilowe zapomnienie o naszej prawdziwej, duchowej naturze, oznacza, że po wystrzeleniu lecimy tak naprawdę na ślepo. Dlatego dokładnie planujemy to, co chcemy, aby się wydarzyło, dla każdej możliwej alternatywy, nieprawdopodobnego zdarzenia i niemożliwego zbiegu okoliczności, które mogłyby się wydarzyć w naszym wcielonym życiu. Cały czas pamiętamy, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć niektórych konsekwencji naszych własnych wyborów w danej chwili, nie mówiąc już o wszystkich konsekwencjach wszystkich innych ludzi, którzy także dokonują wyborów, które mogą mieć na nas wpływ itd. Po części właśnie dlatego życie ucieleśnione jest tak trudne i frustrujące, a jednak potrafi sprawić nam radosne niespodzianki, synchronizacje i cuda. To swoista mieszanka planowania, przygotowań, chaosu, osiągniętych celów, obranych ścieżek na skróty oraz nowych dróg, które sprawiają, że życie ucieleśnione jest ekscytującym miejscem pełnym możliwości. Głównym elementem procesu planowania życia ucieleśnionego jest wybór rodziny, w której zamierzamy się urodzić. Większość ludzi, myśląc o swojej rodzinie, skupia się przede wszystkim na relacjach i zachowaniach. Dobry, zły lub obojętny sposób, w jaki wchodzimy w interakcje z naszą rodziną albo nie wchodzimy w naszym dzieciństwie, ma ogromny wpływ na to, kim się stajemy jako dorośli. Jednak poza rozważaniami behawioralnymi, dusze muszą podjąć decyzje dotyczące fizycznego aspektu bycia w ciele fizycznym. Rodzina, w której się urodziliśmy, zapewnia nam ciało, z którym będziemy poruszać się po danym wcieleniu. Jeśli przez chwilę uznamy ciało za nadwozie podobne do samochodu, to nasi biologiczni rodzice będą projektować i budować ten samochód, którym będziemy jeździć przez następne 60 czy 90 plus lat. Podobnie jak samochód, różne nadwozie mają różne pakiety opcji i możliwości wykraczające poza standardowe funkcje. Niektóre są zbudowane z myślą o dodatkowej szybkości i zwinności, inne do umiejętnego przetwarzania emocji, niektóre trzymają i pracują z dużymi ilościami energii, inne łatwo skupiają się na szczegółach itd. Przygotowując się do życia w ciele, ważne jest, aby skonfigurować odpowiedni samochód z niezbędnymi funkcjami. Wybieramy więc rodziców, którzy po połączeniu ich DNA mają największe prawdopodobieństwo stworzenia dla nas upragnionego ciała. Nasza rodzina zapewnia nam również pochodzenie etniczne i status społeczno-ekonomiczny. To, co zrobimy z tymi rzeczami, gdy wkraczamy w dorosłą fazę naszego życia, zależy od nas. Jednak znaczna część naszej tożsamości w każdym ucieleśnionym życiu jest kształtowana przez nasze doświadczenia siebie w społeczności i ze społecznością, a także bycie z niej wykluczonym. Pochodzenie etniczne daje nam dziedzictwo kulturowe, które może mieć setki, a nawet tysiące lat, a więc swoistą mieszankę dobra, zła, pewnej brzydkości, do której wcielenia jesteśmy zachęcani lub zniechęcani. Nasze doświadczenie tego, jak działa świat, będzie częściowo kształtowane właśnie przez to, a także poziom łatwości poruszania się po nim naszej rodziny, zarówno jako indywidualne jednostki, jak i całość. Rodziny dostarczają nam środków, dzięki którym nasze dusze mogą całkowicie osadzić się w ciele, abyśmy przyzwyczaili się do życia wcielonego, abyśmy mogli płynnie poruszać się nie tylko po fizyczności, ale także emocjonalności, ograniczeniach, cielesnej komunikacji, interakcjach społecznych, a jednocześnie czas wyznacza ramy dla nas, aby wejść w większy świat jako dorosły.
Nie oznacza to, że nasi rodzice robią to wyjątkowo dobrze, a wszystko jest realizowane bezbłędnie, nawet nieznacznie poprawnie. Jednak na dobre i na złe, nasza rodzina robi to wszystko dla nas i za nas. A jeśli tego nie robią, jesteśmy nastawieni na samodzielne naprawienie danej sprawy. To, co może być mylące dla ludzi w tym wszystkim, to przekonanie, że jako dusza wybieramy idealną rodzinę. Idealna jest definiowana jako najmilsza, najłatwiejsza, najlepsza rodzina, jaką możemy stworzyć, w jakiej możemy być, która będzie najbardziej przyjemna, radosna, gościnna, oferująca, dająca i szczęśliwa. W jakiś sposób dochodzimy do zrozumienia, że mają one realizować każdą pojedynczą rzecz w naszej umowie duszy, jakby były robotami, a nie istotami ludzkimi, które wymyślają to tak naprawdę na bieżąco. Jeśli porównasz większość rodzin z atrakcyjną, rozrywkową wersją Disneylandu, uważając, że to jest właśnie to, czym powinna być rodzina, to większość rodzin będzie wyglądać tak, jakby coś poszło nie tak. Gdyby to było możliwe, duża liczba osób spojrzałaby na swoją rodzinę, zebrałaby ich wszystkich, włożyła z powrotem do pudełka i zaciągnęła do kasy po zwrot pieniędzy, ponieważ to, co dostali, na pewno nie jest tym, czego chcieli. Jednak większość dusz nie wybiera rodziny jak z Disneylandu. Wybierają osoby i sytuacje, które zapewnią im niezbędne umiejętności, doświadczenia i motywacje, aby przygotować ich do odniesienia sukcesu w celach, które stawiają sobie w życiu. Jednak nie oznacza to, że wszystko, czego doświadczył każdy z nas w życiu, było z góry określone, właściwe czy nawet zdrowe. Tak jak w przypadku każdego startu NASA, wstępne planowanie nie zapobiega nieszczęśliwym wypadkom. Rodzice, rodzeństwo czy inni członkowie rodziny również mają wolną wolę. Mogą podjąć decyzję o działaniu zgodnie z myślą lub uczuciem, wtedy kiedy nie powinni, mogą odmówić działania, kiedy powinni coś zrobić, mogą zrzec się odpowiedzialności, pozostawiając nas bez ochrony, lub zmusić nas do odpowiedzialności wykraczającej poza naszą dojrzałość albo możliwości, itd. Rodziny czynią z życia duszy ucieleśnione doświadczenie, które w żaden sposób nie oznacza, że robią to dobrze, dążąc do najlepszego i najwyższego dobra kogokolwiek lub czegokolwiek, albo odnosząc sukces w tym, po co przyszli tutaj osiągnąć. Albo mogą robić wszystkie te rzeczy, albo żadnej z nich. W rzeczywistości mogą zarówno odnosić porażki, jak i odnosić sukcesy w wielu sprawach w ciągu tygodnia, a nawet dnia. Taki jest dar i przekleństwo wcielonego życia. Często jestem proszona o przeczytanie informacji o rodzicach, rodzeństwie czy przodkach podczas sesji. O tym, dlaczego ktoś coś zrobił lub czego nie zrobił, dlaczego wprawili pewne rzeczy w ruch, dlaczego mają określone przekonania, dlaczego nas traktują w określony sposób. Ale dość często najbardziej trafnym pytaniem jest tak naprawdę, jaki jest teraz mój obowiązek lub odpowiedzialność wobec nich. Żeby było jasne, ludzie rzadko pytają swoich rodziców o to, czy mieli szczęśliwe, zdrowe dzieciństwo. Mogą mieć pytania dotyczące korzeni ich związku z tymi duszami, na przykład czy mieli z rodzicami poprzednie życia, a jeśli tak, to ile i jakiego rodzaju, albo dlaczego ta osoba, którą kochali, umarła, kiedy lub w jaki sposób, ale nie mają potrzeby odkrywania czegoś, co było lub jest tak naprawdę ważną częścią także ich życia. Nie widzą tego, co mogło być zepsute, więc nie podejmują się naprawy i eksploracji. Pytania dotyczące rodziców pochodzą zazwyczaj od osób, które miały trudne dzieciństwo, które miały rodziców niezdolnych lub takich, którzy nie mieli predyspozycji do skutecznego rodzicielstwa, rodziców nieobecnych lub takich, którzy są wyraźnie toksyczni. Występują oni w dwóch odmianach. Naprawdę chcę mieć dobre relacje z tą osobą i zrobiłem to, i tu pojawia się lista uzdrowień, praktyk duchowych, wyznaczania granic, ale nadal nie jest dobrze, więc co mam zrobić? Albo próbuję uszanować moich rodziców, upewniając się, że ich potrzeby są zaspokojone. Jednocześnie staram się wieść zdrowe życie, ale to nie działa, więc co mam z tym zrobić? Pierwszą rzeczą, którą można zrobić w tej sytuacji, jest omówienie natury przykazania czci ojca swego i matkę swoją. W wielu kulturach
przekształciło się ono w formę emocjonalnego niewolnictwa, w którym musimy robić wszystko, czego chcą i oczekują od nas nasi rodzice, bez względu na to, jak szkodliwe może być to dla nas, innych ludzi lub otaczającego nas świata. Jednak cześć nie jest tym samym, co posłuszeństwo. Uhonorowanie kogoś lub czegoś polega przede wszystkim na zaakceptowaniu tego, kim są. Jeśli mamy szanować skorpiona, nie powinniśmy próbować go przytulać. On tego nie chce i to spowoduje urządlenie, które będzie szkodliwe zarówno dla nas, jak i dla niego. Jeśli mamy szanować naszych rodziców, musimy zobaczyć ich takimi, jakimi naprawdę są, zarówno jako jednostki, jak i jako nasi rodzice. Nie oznacza to poznawania wszystkich powodów, dla których nasi rodzice są tym, kim są, przyjmowania ich narracji jako naszej własnej, czy usprawiedliwianie ich zachowań okolicznościami czy doświadczeniem. Życie naszych rodziców nie było bardziej z góry ustalone niż nasze własne. Za darmo zostało przyznane nam wszystkim, w tym naszym rodzicom. Oznacza to, że podobnie jak my, nasi rodzice wyznaczyli sobie cele, które chcieli osiągnąć w życiu. Obejmuje to bycie rodzicami i jako rodzice zawarli umowy, aby zapewnić swojemu dziecku, czyli nam, różnorodne rzeczy, doświadczenia, aby następnie te rzeczy, sprawy mogły być wdrażane w ucieleśnionym świecie. I albo poniosą spektakularną porażkę na wiele różnych sposobów, od tych małych po zdumiewająco duże, albo sukces. Tak jak w naszym życiu, my odniesiemy sukces i przekroczymy nasze oczekiwania w niektórych sprawach, podczas gdy w pewnym stopniu zawiedziemy w wielu innych sprawach, tak samo oni, nasi rodzice, jako te wyjątkowe jednostki, odniosą sukces i porażkę we wszystkim, co zgodzili się zrobić i być tym dla nas. Z doświadczenia moich odczytów widzę także, że ludzie często wiedzą, mają to przeczucie, że jakaś sprawa z ich rodzicami nie potoczy się tak dobrze, jakby tego oczekiwali lub mieli nadzieję, ale było to uwzględnione w ich planie duszy jako jedna z możliwości. W tej sytuacji możemy powiedzieć, że dana osoba wybrała lub przynajmniej zaakceptowała fakt, że takie zdarzenia mogą mieć miejsce z określonym rezultatem. Czasem ludzie zgodzili się na rodziców, którzy nie byli dla nich dobrzy, nie z powodu pozbycia się karmy czy odbycia jakiejś kary, ale po to, by wykształcić w sobie siłę do przezwyciężania trudności w życiu. Takie doświadczenie bywa środkiem pobudzającym do działania, buntu czy walki w takich obszarach, w których by nie poruszyli się bez tej siły, nie podjęliby wyzwania, by wznieść się ponad to i wydobyć z siebie potężne pokłady empatii wobec innych. I wielu uzdrowicieli wybiera właśnie taką drogę, ponieważ to pobudza ich zdolności uzdrawiania. Bywa też, że rodzice mieli zachowywać się na poziomie przeciętnym, nie będąc ani doskonałym, ani surowym, przerażającym, ale dokonali własnych wyborów, które poprowadziły ich do przerażających czynów wobec dziecka. Czyny te mogły być nigdzie nie zaplanowane, ale spowodowały trudne do przezwyciężenia szkody w psychice dziecka, a te miały z kolei pierwszeństwo przed wszelkimi innymi jego planami na dorosłe życie. W takich przypadkach możemy zweryfikować to doświadczenie dla danej osoby, ocenić, że to, co się wydarzyło, było złe i nie powinno było się zdarzyć. Jest to jeden z negatywnych skutków wolnej woli i natury relacji rodzic-dziecko. Skutki mogą zostać uzdrowione, jeśli dana osoba chce to zrobić i zwykle świadomość tego, że doświadczenia, które przeżyła, nie były zaplanowane, akceptowalne ani karmiczne, pomaga w tym uzdrowieniu. Chociaż każde życie jest wyjątkowe i ma swoją własną dynamikę, wybory rodziców i rodziny możemy podzielić na kilka ogólnych kategorii. Dawca DNA. Czasami najlepsze ciało, jakie dusza może mieć, takie, które jest optymalne do życia, pochodzi od kombinacji dorosłych, którzy nie byliby w stanie zapewnić dziecku pożądanego wychowania. Tak więc dusza zgadza się urodzić jako dziecko określonych osób, wiedząc, że osoby, które ostatecznie będą jej rodzicami wychowującymi, będą po prostu inne, alternatywne. Niektórzy wybierają rodziców, o których wiedzą, że natychmiast przejdą przez proces oddania ich do adopcji, aby mogli być wychowywani przez innych ludzi.
Niektórzy wybierają rodziców, którzy z różnych powodów nie zamierzają być razem lub którzy nigdy tak naprawdę nie byli razem. We wszystkich tych przypadkach dusza otrzymuje DNA, rodowód, umiejętności, temperament i pochodzenie etniczne, których pragnie. A wszystko to bez wychowania lub sytuacji rodzinnej, której po prostu nie potrzebuje. Dusze wiedzą, że wybierając ten rodzaj życia, mogą i prawdopodobnie będą musiały przepracować wówczas poczucie opuszczenia, braku czegoś, poczucia obcości lub zagubienia, poczucia bycia outsiderem lub braku rodzicielskiej postaci, jeśli są wychowywane przez jednego samotnego rodzica. Takie zdarzenie nie jest traktowane jako zobowiązanie, lecz uwzględniane jako cechy danego typu życia, jakie mogą być wykorzystane jako część podstawowej tożsamości jednostki. Uczucia te mogą być wykorzystane jako środek do nauczenia się konkretnych lekcji duszy, poprowadzenia osoby w kierunku określonej kariery lub celu, kultywowania określonego rodzaju empatii lub osobowości, a nawet ustalenia rodzaju przyszłego związku, który ma pomóc sprowadzić następne pokolenie dusz w określony sposób. Grupy dusz. Dusze, które uczą się lekcji, często wcielają się w swoją grupę dusz i nierzadko zdarza się, że jest to kilkupokoleniowa rodzina. Dziadkowie przyprowadzają rodziców, którzy następnie przyprowadzają dzieci, które następnie przyprowadzają wnuki itd. Większość dużych grup trwa do 4 pokoleń, a potem, kiedy wszyscy powrócą do Akaszy, rozpoczyna się planowanie kolejnej rundy wcielenia. Pozwala to każdemu przyjąć rolę i doświadczenia, z którymi musi pracować, jednocześnie wspierając innych w swojej grupie, w ich rolach i doświadczeniach. Każdy może skupić się na nauce, a przy okazji pomaga w tej nauce innym. Tego typu wcielenia grupowe mogą być przyjemnym doświadczeniem, w którym wszyscy się dogadują, są zdrowi emocjonalnie, wspierają się nawzajem w swoich aspiracjach, a życie dla każdego jest po prostu dobre. Mogą być również gorącym bałaganem, chaosem, w którym cała rodzina jest dysfunkcjonalna. Na przykład rodzice, dziadkowie są alkoholikami. Nie wszystkich lekcji najlepiej uczyć się poprzez przyjemne doświadczenia. Czasami, a nawet często, uczymy się najlepiej, gdy sprawy po prostu są trudne. Tego typu lekcje są jak oparzenie. W większości ludzi wystarczy jedno dotknięcie zbyt długo trzymanej zapałki, jedno dotknięcie gorącego piekarnika, jedno chwilowe spotkanie z włączoną kuchenką, aby dowiedzieć się, czym naprawdę jest gorące i odpowiednio dostosować swoje zachowanie. Tak samo jest z trudnymi lekcjami. Rodziny wypełnione członkami grup dusz oznaczają, że jednostki będą czuły się bardzo związane ze swoją rodziną, będą miały łatwość w komunikacji i poczują się tak, jakby przebywanie z rodziną było trochę jak wejście do innego świata. Podobnie jak w przypadku dawców DNA, jest to cecha, której dusza jest świadoma i którą włącza do swojego planu życia wcielonego. Kolejna kategoria to nauka. Czasami element wcielonego planu życia duszy wymaga, aby pracowała ona samotnie lub bez swojej grupy dusz. Może to wynikać z potrzeby skupienia się na danej lekcji, z którą się zmaga od dłuższego czasu i musi powtarzać ją w jakiś skoncentrowany sposób. Może być to także spowodowane zaplanowaną pracą z innymi grupami dusz, które poprosiły daną jednostkę o wiedzę, wsparcie lub wgląd, aby osiągnąć swój własny cel. Innym razem może być to spowodowane także tym, że zbadanie danego aspektu ucieleśnienia, jaki wybrała sobie dusza, nie jest interesujące dla reszty jej duchowego rodzeństwa. Nie zapobiega to jednak odczuwaniu głębokiego związku z rodziną, ale zmniejsza prawdopodobieństwo jego wystąpienia i zazwyczaj oznacza, że związek ten będzie częściej dotyczył jednego członka rodziny niż całej grupy. Często w tych życiach zdarza się, że rodzic lub rodzeństwo jest głównym elementem lekcji, której się uczymy. Walki z jednym lub drugim rodzicem mogą polegać na rozwijaniu siły, podobnie jak podnoszenie ciężarów lub wykonywanie ćwiczeń siłowych rozwijających konkretne mięśnie. Rodzice mogą być niesamowitym przykładem tego, do czego w życiu dążyć, a wobec czego wyrazić zdecydowany sprzeciw.
Rodzeństwo może być środkiem do nakierowania nas na tworzenie nowych więzi, może być przykładem nieobranej ścieżki lub pomóc nam osiągnąć nowy poziom emocjonalnej dojrzałości oraz elastyczności. Kolejna kategoria to służba. Jednego z najbardziej pozornie sprzecznych wyborów rodzinnych dokonują ci, którzy przychodzą na Ziemię do służby. Wcielone życie na tej planecie jest procesem edukacyjnym. Ma być wysoce empiryczne i uczyć lekcji o miłości i lęku, które pomagają duszom rozwijać się w taki sposób, w jaki życie w Akaszy nie może nam zagwarantować ani dać. Jak we wszystkich przestrzeniach edukacyjnych, nie wrzuca się do niej uczniów z nadzieją, że wyjdą z niezbędnym wykształceniem. Potrzebni są nie tylko nauczyciele, ale także ekipy konserwatorskie i personel pomocniczy. Chociaż niektóre z tych prac można wykonać w różnych wymiarach, większość należy wykonać z butami na ziemi. Oznacza to, że dojrzałe dusze wcielają się nie po to, aby uczyć się lekcji, ale aby służyć tym, którzy są aktualnie w swoich lekcjach. Wcielone życie polega na doświadczaniu, więc wszyscy będą się uczyć w miarę upływu czasu. Powodzenia w próbach uniknięcia tego aspektu życia. Jednak celem życia służebnego nie jest samo uczenie się, ale życie w pełni, zarówno osobistym życiem, stawanie się pełnią siebie, jak i służbą, aby inni mogli stać się także w pełni sobą. To dodatkowe skupienie zarówno na życiu osobistym, jak i skupienie na innych stwarza potrzebę określonego rodzaju dzieciństwa. Wcielone życie na tej planecie jest trudne. Cechą ciała fizycznego, włączając w to zaprogramowanie mózgu, jest osobiste przetrwanie. To dobrze, ponieważ jesteśmy delikatni i musimy radzić sobie z naszymi fizycznymi potrzebami. Dodajmy do tego, że jesteśmy istotami społecznymi, które muszą być ze sobą połączone i może to wymagać wszystkich naszych zasobów, aby móc przetrwać. Dlatego naszą naturalną skłonnością jest samozachowawczość, dbanie o siebie, a nawet czasem samolubstwo, nawet jeśli dusza próbuje nas nakierować, abyśmy wyszli poza te aspekty. Walczymy o osiągnięcie czegoś więcej poza naszym małym kręgiem rodziny, przyjaciół czy znajomych, z wyjątkiem nadzwyczajnych okoliczności, takich jak klęski żywiołowe czy tragedie na dużą skalę. Dodatkowym składnikiem, który przenosi nas z poziomu kompetentnych jednostek do poziomu usługodawców kierujących się duszą, obok pasji lub powołania, które zapewnia nasza dusza, jest trudna rodzina. Trudne sytuacje w rodzinie, niezależnie od tego, czy oznacza to wykluczenie, bycie wykorzystywanym, czy przetrwanie dysfunkcji we wszystkich jej wielobarwnych odmianach, dają nam impuls nie tylko do uzdrowienia siebie, ale także wykształcenia empatii, aby chcieć pomóc innym zrobić to samo. Podobnie jak rozłupywanie skorupy orzecha pozwala nam otworzyć się w głęboki i znaczący sposób, dzięki czemu staramy się zrobić coś więcej niż tylko przetrwać lub rozwijać się osobiście. Rozszerzamy się na innych, łącząc się z mądrością naszej duszy, z umiejętnościami, których nauczyliśmy się w poprzednich wcieleniach, z naszymi zdolnościami zapewnionymi przez pracę duszy poza wcieleniem i przekuwamy całą tę wiedzę w złoto służby. Nie czyni to wychowania łatwiejszym, przyjemniejszym ani bardziej atrakcyjnym i z pewnością nie oznacza to, że powinniśmy przymykać oko na negatywne sytuacje, zachowania lub konsekwencje. Przebycie do życia w służbie nie daje naszym rodzinom przepustki do wszelkich możliwych nadużyć, ale może pomóc spojrzeć na sprawę z innej perspektywy. Jeśli osoba zajmująca się służbą próbowała dowiedzieć się, czego ma się nauczyć z danego związku i niczego nie znalazła, jest więcej niż prawdopodobne, że nie ma nic takiego do znalezienia. Często nie ma wrodzonej lekcji, ale funkcja, która po osiągnięciu dojrzałości, dorosłości przez daną jednostkę zostaje po prostu zakończona. To tylko ogólny zarys tego, dlaczego wybieramy taką rodzinę, w jakiej się urodziliśmy. I tak jak w przypadku każdej misji NASA, może to planowanie, budowanie i przygotowywanie wszystkiego i wszystkich wymaga ogromnej ilości czasu i wysiłku,
to czasem milisekunda wystrzelenia rakiety może zaważyć o wszystkim. Wszystko może się zdarzyć i wydarzy się po drodze, a od astronautów zależy, czy będą przechodzić przez doświadczenia chwila po chwili. W przeciwieństwie do podróży w kosmos, gdzie jest garstka ludzi przeciwko ogromnemu kosmosowi, ucieleśnione życie to astronauci wchodzący w interakcje z milionami innych astronautów. Wszyscy z własnymi misjami, które mogą, ale nie muszą przecinać się lub wpływać na naszą misję po drodze. I na końcu liczy się to, jak sobie z tym poradzimy. Dziękuję za uwagę. Małgorzata Kwietniewska.